Mieliśmy nad Opolem wzmożone zanieczyszczenie, co odnotowały wszystkie stacje, również i nasza, Opolskiej Sieci Antysmogowej. To są stacje przez nas społecznie usytuowane na terenie Opola, ale również stacje oficjalne, akredytowane na przykład przez firmę ERG. Proszę Państwa, no ja sama zapłaciłam cenę za ten wystrzały fajerwerków, ponieważ o godzinie 23 dostałam, nad Grudzicami przechodziła wtedy chmura, dostałam bardzo ostrego zapalenia spojówek, które do dzisiaj trwa. Myślę, że takich jak ja było więcej, ponieważ ta sytuacja nie może się powtórzyć, bo to jest narażanie naszego zdrowia, naszego życia na wielkie niebezpieczeństwo. Postanowiliśmy dzisiaj złożyć panu prezydentowi na ręce pismo, które pozwolę sobie Państwu zaprezentować, czyli przeczytać. Otóż my, Opolski Alarm Smogowy, dzisiaj jesteśmy wspomagani przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tu są panie oraz inne organizacje, na przykład ja sama reprezentuję również Ligę Ochrony Przyrody. Zwracamy się do pana o zaprzestanie używania fajerwerków w Opolu. Będąc obywatelami świadomymi szkodliwości sztucznych ogni oraz ich długotrwałego wpływu na stan środowiska i zdrowie ludzi, prosimy pana prezydenta o podjęcie prac nad uchwałą zakazującą ich stosowania w naszym mieście. Świat cywilizowany odchodzi od tej formy rozrywki wiążącej się z wprowadzeniem toksycznych substancji do środowiska, hukiem i stresem dla dzieci, części dorosłych i zwierząt. Dołączamy artykuł na ten temat, jak szkodliwe, niestosowne i nie antyekologiczne jest stosowanie fajerwerków. Zrównoważony rozwój Opola, zmiany klimatu, ochrona powietrza, prewencja zdrowia, dobrostan zwierząt wykluczają wystrzeliwanie fajerwerków w naszym mieście. Z nadzieją i pomarzaniem w imieniu OAS, czyli Opolskiego Alarmu Smogowego, podpisał pan Janusz Piotrowski i ja.